chcę zwrócić uwagę, że łamanie zakazu odwiedzin szpitala w sytuacji wejścia ustawy, specustawy, no, można interpretować, jestem przekonany, że ta interpretacja jest prawnie prawdziwa, jako wykroczenie, jako łamanie, jako tworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia innych, co jest łamaniem prawa i podlega karze. Dla nas istotne jest to, żeby ewentualne wejścia były pod kontrolą. Naprawdę wtedy, kiedy się coś wydarzy, mamy jakąś wiedzę, do kogo dotrzeć i tak dalej. Natomiast jeżeli jest to ruch niekontrolowany, jest to dużo trudniej później ustalić i także ewentualne poszukiwania sanepidu byłyby nierealne. To, co mamy zarejestrowane, to, co jest kontrolowane, później jest łatwiejsze do tworzenia.